drugiej połowie 2009 roku grupa 14 osób, w tym 6 członków ludu Penan, próbowała wręczyć petycję premierowi stanu Sarawak Sri Abdulowi Taib Mahmudowi, w której 6 członków ludu Penan wzywa do wstrzymania projektu Tamy Murum. Grupa ta zostaje zatrzymana, a próba wręczenia petycji zostaje udaremniona. W grudniu 2009 roku w wiosce Long Ireng przedstawiciele 17 społeczności ludu Penan spotykają się, gdzie ogłaszają, iż samoistnie w obliczu ignorancji tworzą tzw. Peace Park Penan, który obejmie ostatnie niezniszczone dotąd terytoria ludu Penan. Terytorium te doskonale wpasowuje się w dwa inne parki narodowe. Jeden od strony południowej, po stronie indonezyjskiej, drugi natomiast w stanie Sarawak, od strony północnej. Jednak przedstawiciele stanu Sarawak odmówili akceptacji postanowień członków plemienia Penan. Jeden z nich powiedział, że członkowie ludu Penan zostali zmanipulowani przez organizacje pozarządowe, natomiast sama decyzja nie odzwierciedla życzeń większości członków ludu Penan. Niestety, do dzisiaj ignorowanie praw ludu Penan trwa. Czy będzie to miało miejsce, zależy również od Ciebie. Rząd malezyjski czynnie walczy z piractwem morskim na własnych wodach, ale za to bierze udział w piractwie lądowym, która uderza w lasy, przyrodę i autochtonów. Różnica polega na tym, iż piractwo morskie przynosi straty gospodarcze, zaś piractwo spod znaku buldożera i piły motorowej przeciwnie, dostarcza szczególnego rodzaju intratę. W imię tej idei podejmuje więc działania bezpośrednie i pośrednie, usuwając opornych i wydając koncesje spółkom drzewnym. Słońce miało wielkie znaczenie w życiu, kulturze, kosmogonii licznych ludów i cywilizacji. Wiele z nich, tak jak wymarli Indianie Natchez, w słońcu widziało pierwiastek boski, czyniąc je ostatecznym przedmiotem wiary i odwołań. Tu w Sarawak jest zupełnie inaczej. Słońce, wyłaniające się w całej krasie, w rezultacie padających płaci lasów, staje się symbolem zagłady i utraconego domu. Jak rzekł pewien starzec Penan, udający się na blokadę pod koniec lat 80. Życie w słońcu jest jak życie w ogniu. Życie w słońcu jest jak życie w ogniu.